Carol! Elo mordy, ja jestem Tricu. Słuchajcie, dzisiaj stała się rzecz, której nie chciałem nigdy w życiu. Słyszałem o niej na YouTubie, słyszałem, że to jest okropne zjawisko, ale stało się także i mi. Dilerek, mój niby dobry kolega. Podał mój numer telefonu, cały czas coś do mnie dzwoni, po prostu cały czas jacyś widzowie do mnie dzwonią, podał mój numer telefonu na live'ie, jest mega, mega przypał. Dzisiaj po pierwsze zemścimy się na nim, zemścimy się, zrobimy mu jakiegoś kozackiego pranka, rzucimy mu śmietaną w twarz, to spoiler mini, a po drugie będziemy musieli zmienić numer telefonu na zawsze, forever. Ja się przyzwyczaiłem do tego numeru telefonu, ale zostawcie łapkę na pocieszenie, zostawcie subskrypcję, bo inaczej skoczę do tego jeziora. Więc słuchajcie, za chwilę wsiadamy do fury, jedziemy najpierw do sklepu po potrzebne rzeczy, czyli po śmietanę oraz po taką tackę, zrobimy takie coś jak crownie, czaisz, nie? I stary, rzucimy w niego i tak, jedziemy stary, idziemy do fury, szybko, szybko. Okej, jesteśmy już w furze. Oj, nie udało się zapalić, dobra, spokojnie, spokojnie. O, dobra, słuchajcie, jestem cały mokry, bo trochę ten, znaczy to nie było pokazane, ale się trochę wywróciłem, cicho. I teraz lecimy właśnie po potrzebne składniki i lecimy do pewnej firmy, która nam nie zapłaciła, dlatego nie powiemy jej nazwy, żeby zmienić mój numer telefonu, nowa karta SIM, nowe życie, wrzucamy bieg. Jedziemy. Niestety oficjalnie zostaliśmy idiotami, ponieważ zapomnieliśmy, że akurat dzisiaj jest święto i wszystkie sześciusieńkie sklepy są zamknięte. Po prostu, gdzie byście nie poszli, sklep jest zamknięty. Mam przynajmniej wózki. Możemy sprankować Karola? Wózek zakupowy prank. Że... Jaki stary to może być prank? Nie mam pojęcia, co zrobimy. Ja tutaj zostaję. Pogadam sobie z widzami, którzy do mnie wydzwaniają co 5 sekund. Będę siedział w tym wózku. Może ktoś mnie kiedyś odczepi jakimś pieniążkiem? Wrzuć pieniążka, masz mnie na własność. Wrzuć pieniążka, Piotrek. Jedziemy dalej, szukamy sklepu. Wierzę, że ktoś jest dla nas otwarty. Jedziemy już w stronę Karola. Może gdzieś tutaj jest... Karol! Karol! Nie, tak naprawdę nie jesteśmy jeszcze tak blisko, ale szukamy teraz sklepu, który jest otwarty we wszystkie święta. Może nam się to uda, może nie, mam nadzieję, że się uda, bo inaczej nasz prank zawiedzie w opór. Uda się. Już dojechaliśmy, teraz idziemy szukać dalej sklepu, ale głośno, proszę być cicho. Bardzo ładnie zaparkowałem, jestem z siebie dumny, no i lecimy. Bra! Nikt się nie spodziewał, że będę miał takie coś na ręku, nie? Pani, wyskrobać panu szybę? Może? To jest moje nowe powołanie, rzucam vlogowanie, będę... skrobał szyby. Panie! Pierwsza zasada vlogowania: zawsze dobieraj skrobaczkę do czapki. Słuchajcie, chcecie być wielcy na YouTubie? Skrobaczka dobrana do czapki, rozumiecie? Pasuje. Okej, niestety nie znaleźliśmy talerzyków, więc zadzwonimy do pewnego mojego znajomego, czy może ma talerzyki jednorazowe w domu. Jak nie, to będziemy szukać po jakichś ludziach. Dobra, dzwonimy, dzwonimy. Oby odebrał. Halo? Halo. Ej, siema stary, mam pytanie. No? Masz może talerzyki jednorazowe? Nie. Nie, nie masz? Kurde, dobra, dzięki stary. To elo. Jesteśmy w dupie. Okej, nie znaleźliśmy ogółem nigdzie żadnych talerzyków jednorazowych, nikt ich nie ma, więc teraz będziemy dzwonić do kogoś i się pytać, czy mają państwo może te talerzyki jednorazowe? Wciskam losowy numerek. Halo? Tak? Czy ma pani może talerzyki jednorazowe? Nie, niestety. A, bardzo dziękuję. To życzę miłego dnia, do widzenia. Jak widzicie, ta próba także zawiodła. Talerzyki to jest jakieś dobro luksusowe. Nikt go nie ma. Słyszysz echo? A? O. Mój głos się odbija, więc muszę mówić cicho. Nikt nie ma talerzyków. Nie wiem, co zrobić. Sklepy są zamknięte. Będę musiał po prostu chyba nalać śmietany na rękę i mu tak... Rozumiecie, nie? Ale najpierw musimy zmienić też mój numer telefonu, zanim to zrobimy. Stary, włamujemy się tu. To będzie kozackie, nigdzie nie ma talerzyków, ale może, skoro tutaj jest remont, to nikt tu nie mieszka, więc może robotnicy jedzą z talerzyków jednorazowych. Stary, bra, bra, bra! Cii, tylko cicho bądź, nikt nas nie może usłyszeć. Bra, bra!
zamknięte. Zawiedliśmy. Dzwonimy i uciekamy? Wszystko, co robimy, niestety okazuje się klapą, więc chyba ostatecznym krokiem będzie jeszcze przejście się raz po sklepach, pójście do żeby zmienić mój numer i potem pójdziemy do Karola i weźmiemy od niego talerzyki. Powiemy, że chcemy zjeść sobie tort, pójdę z nimi do kibla, w sensie nie wiem, czy to jest dobre, że pójdę z tymi talerzami do kibla, ale następnie naleję na nie śmietanę i jak on będzie coś robił, to ja w niego rzucę. To będzie kozacy, to będzie prank mistrzu. Ej stary, a może taki talerzyk? To nie jest świetne? To nie jest dobre, mordo? No może być w sumie. W sensie serio, czy nie? No. Mamy talerzyki. Serio, mamy. Kozacko. Jesteśmy już przed domem Karola. Śmietanowy prank wręcz wrze w naszych rękach. Co? Czemu? A, żeby Karol nie usłyszał. No, mordo, zjadę. Okej, jesteśmy już w bloku Karola. Mamy wszystko przygotowane, ale myślę, że nie wrzucimy go na wejściu. Żebyście wszystko dobrze widzieli, to wyjdziemy do niego. Ja będę udawał, że pójdę się wysikać do łazienki. Wtedy to napełnię. Piotrek będzie go jakoś filmował i go rzucę. Dobra, nie możemy pokazać stary, gdzie mieszka. Widzimy się na miejscu. Nie ma kogo? Siema, stary. Życie vlogerów. No, stary, dzisiaj oglądamy naszą bazę. Zapraszam nasz domek na kanał mieszkamy. Ej, ty na samym wejściu reklama. Two hours later. Chyba tak. Nie, ciemniejsze. Ale jak zapisz, to się pietrasz. Nic nie wychodzi. Bo ty się cykasz. Wczoraj wbił. Co się cykasz, ziom? Ja się cykam. 2000 years later. Karol! O fuck, nie! O fuck! Stary! Jesteś powalony! Stary, to był f***cący. No, stary, ja wiem, ale chciałem się zemścić, chciałem zrobić fajnego vloga. Ej, patrzcie, co się stało! Nie tak to zaplanowałem, tylko Karol miał być śmietanie. Wszystko jest śmietanie. Słuchajcie, nie. Wyłączyła nam się poprzednia kamera, nagrywamy inną, nie wiemy, czy się nagrało w ogóle, jak rzucałem w Karola, mam nadzieję, że się nagrało, stary, zaraz musimy to zobaczyć, nie, wyszło kozacko, teraz musimy tylko zmienić mój numer i muszę się umyć, bo nie wiem, stary, jestem strasznie uwalony, ja, nie, dobra, to zimna, to prankster teraz? Nie jestem pranksterem. Pierwszy i ostatni prank. Pranki są niefajne, ludzie. No, uwalnie. Trzeba się myć, a tego nie lubimy. Kurde. Nie można uwalnie w domu prank. No. To jest obrzydliwe. Co? Oh shit, no. To jest obrzydliwe, ale to obrzydliwie wygląda. To wygląda jak jogurt jakiś. Albo gorzej, to wygląda jak Sprawdzałeś, czy się nagrało? Nie. Sprawdź, stary. Sprawdź, czy się nagrało. Wszystko jest wysprzątane w miarę, stary, możesz pokazać trochę? O, tutaj ściana była uwalona, to krzesło było tutaj uwalone, Karol był uwalony, ale Karol robi teraz dźwięki liści suchych. Teraz jedziemy zmienić mój numer i ogólnie nie wiedziałem, jak wam pokazać ogrom osób, które do mnie dzwoniło, bo nie chcę zwracać też numerów widzów, którzy dzwonili, ale patrzcie, wszystko czerwone to jest nieodebrane przeze mnie. Pyk, 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 pyk. Kilkaset numerów, które musiałem zablokować. Kilka... Mamy wiewiórę, Karol. Dobra, no to teraz... Dobra, to teraz lecimy. No. W sensie tak? No. Dobrze, bardzo. Rzuciłem od Karola jakąś bluzę. Co to jest? Co to jest bluza? Wygląda jak taki swagger. Wszystko jest do... O, pra. Okej, jedziemy już całą ekipką do... Karol oczywiście płaci za zmianę całej karty i za wszystko. Ale ja chcę samochód zjeść, chłopaki. Najpierw musisz mi zapłacić za nowy numer, stary. I wszystko sam musisz ogarnąć, bo mi się nie chce. Ernest. Nie, dobra, ja ogarnę, ale ty płacisz. Recepcja, bo to jest blok Ernesta, ale zarazem mój Snapchat, dolary podłoga plyną. Nie, nie promujmy tego. Wbijajcie na mojego Instagrama, Tritsus, link w opisie.
Zjedliśmy sobie, teraz idziemy zmienić mój numer. Mamy mało czasu, idziemy też oglądać za chwilę nasz przyszły dom, naszą bazę. Może przyszły dom. Może przyszły Może. Dom. Tak, nie wiemy jeszcze. Ej, nie chce mi wejść ten. Mam popsuty samochód, nie chcę. O, dobra, weź. Bierz Ubera. Nie bierzemy. Okej, właśnie zmieniłem numer i teraz musimy szybko biec do samochodu, dlatego że mamy no spinę z czasem. Mam no tą palmę, trzeba bardzo często poić. To prawda, Karol? Nie, właśnie nie. No czemu, a mogę jej dać wodę? Nie, nie powinieneś. No stary, proszę, patrz. Jedno dla niej, tutaj, żeby lepiej rosła. Jeden łyczek. Tak się poi palmę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie dzwoniłem w sprawie tego ogłoszenia. Kiedy byłaby możliwość zobaczenia tego domu? Chyba co, jeśli chodzi o mnie, to mogłaby być nawet jutro, ale czekam właśnie na informacje od ludzi, którzy tam jeszcze mieszkają do końca stycznia, jak było można tam przyjechać i zobaczyć. Na razie mi nie dali znać, więc będziemy w kontakcie może. Okej, świetnie, dziękuję bardzo, więc w kontakcie w takim razie. Dobrze. Dobrze, to do usłyszenia. A few moments later. Możesz to powtórzyć do kamery. Lubisz vlogować. Patrz jak umiem. Ej, tutaj Tritsu, słuchajcie, właśnie nasz dzień dobiegł końca. Był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Zrobiliśmy wszystko, co chcieliśmy. Telefony do mnie dobiegły końca. Jak widzicie, nikt nie dzwoni. Jest kozacko, Karol szuruje ścianę. Dlatego, że sam musi sprzątać po zemście, którą na nim wykonałem. Przyznaj, jest dobra? Dziękuję, że nas oglądaliście. Piotrek, mi powiedz się. Pra, pra, pra. Nawet mi nie dał nic powiedzieć. Sierakiem z YouTube'a. Ej, nie, nie chcę takiego słownictwa, stary, na moim kanale. To nie jest śmieszne, śmieję się z tego. To oddaję, stary, to co robisz? No. Nie, stary, psujesz mi mojego vibe'a, stary. Psujesz mi vibe'a, czekaj. Nie, czekaj, muszę mieć znowu mojego vibe'a. Dziękuję za oglądanie tego vloga, pamiętajcie, łapcy w górę, o subskrypcji. Dzwoneczki, żeby dostawać powiadomienia z tego kanału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Patrzcie na tego niewolnika. Miło było pokazywać mój numer? Miło jest sprzątać wszystko? Tak, bo bardzo specjalne to było. Było specjalne, miałem przerąbane przez długie, wiele, wiele lat przez jeden dzień w sumie, bo zablokowałem 200 numerów.